Tytuł kursu: podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł: manicure. Temat: pielęgnacja dłoni. Witajcie! W tym wideokaście znajdziecie informacje dotyczące pielęgnacji dłoni. Wszyscy wiemy, że dłonie odgrywają ważną rolę w kontakcie z otoczeniem. Ich wygląd i kondycja często postrzegane są jako świadectwo kultury osobistej. Stanowią one istotny atrybut urody, szczególnie w przypadku kobiet. Postęp cywilizacji oraz rozwój przemysłu chemicznego sprawiły, że wiele niekorzystnych czynników ma wpływ na skórę naszych dłoni, które są bardzo delikatne. Pokrywa je cienka, wrażliwa i pozbawiona naturalnej ochrony skóra. Substancje chemiczne zawarte w detergentach, a także gwałtowne zmiany temperatury, wiatr, wysuszone powietrze oraz promieniowanie UV niszczą na skórę krąg, wskutek czego dłonie starzeją się. Sucha skóra staje się szorstka, traci swoją elastyczność. Zwiększa się jej skłonność do pękania, ulega zaczerwienieniom w reakcji z mydłem, wodą czy nawet po zastosowaniu niektórych kosmetyków. Aby zachować zdrowe i piękne dłonie, konieczna jest ich odpowiednia pielęgnacja. Najważniejsze jest, aby skórę dłoni traktować tak samo jak suchą skórę twarzy czy też całego ciała. Ponadto ręce nie lubią gorącej ani zimnej wody, dlatego też należy myć je letnim strumieniem, używając do tego łagodnych i pielęgnujących środków myjących. Ważne jest, aby po każdym myciu rąk pamiętać o ich dokładnym wysuszeniu, unikając w tym celu korzystania z suszarek elektrycznych. Skóra na rękach wymaga także złuszczania, dlatego też raz w tygodniu powinniśmy zrobić peeling drobnoziarnisty bądź enzymatyczny. Po każdym z tych zabiegów w skórę rąk należy wetrzeć odpowiedni krem pielęgnacyjny, który zregeneruje podrażnioną skórę. Do tych kremów zaliczamy m.in. krem z biokompleksem lnianym, który sprawia, że po jego użyciu skóra dłoni jest dobrze nawilżona i zabezpieczona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Następnym skutecznym kremem jest krem do rąk i paznokci przeznaczony do intensywnej pielęgnacji dłoni o skórze dojrzałej, suchej i delikatnej. Nawilża, natłuszcza, zmiękcza naskórek oraz uelastycznia płytkę paznokcia. Ponadto zmniejsza przebarwienia, wyrównując przy tym kolory skóry. Ostatnim już kremem, o którym chciałbym powiedzieć, jest krem glicerynowo-rumiankowy z naturalną witaminą C. Krem ten zawiera ekstrakt z rumianku bogaty w azulenę i bisabolol, czyli substancje przeciwzapalne oraz allantoninę o działaniu kojącym i łagodzącym. Gliceryna wraz z depantenolem nawilża i wygładza naskórek, zmniejszając przy tym uczucie szorstkości. Naturalna witamina C natomiast neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników, rozjaśnia oraz wygładza skórę. To już wszystkie informacje dotyczące pielęgnacji dłoni. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.